Mam kluczowe pytanie, myślę, panie pośle Bosak. Też tak sobie pomyślałam, że chciałabym, żeby panowie odnieśli się do takiej sprawy, bo ważna też będzie zmiana mentalności Rosjan. Jak na razie sankcje i tym podobne rzeczy chyba tej mentalności nie zmieniają, a ja chciałabym, żebyśmy posłuchali żołnierzy, którzy chwalą się swoim żonom, co im przywiozą z wojny z Ukrainy i potem panowie krótkie wypowiedzi, bo 5 minut programu nam zostało. Marabiori, коттеджный поселок, так. Коттеджный поселок Верховной Рады. Так. Ну, теперь у тебя есть два мертвых манто. У Даши есть этот самый мутоновый полушубок с песком. У тебя размер СМ. СКМ-ка подойдет. СКМ-ка? Нет, ты что? М-ка не подойдет? М-ка? Нет, М-ка это самая маленькая. Nie interesowało tej żony, tej kobiety, skąd ten żołnierz to ma, czy on kogoś zabił, żeby te łupy zdobyć, czy on to ukradł. Ją interesował tylko rozmiar, jaki będzie dla niej dobry, bo ona to futro przyjmie, jak rozumiem, z największą przyjemnością. Panie pośle Bosak, mam do pana pytanie. Czy liczy pan na to, że jednak nastąpi jakieś przełamanie, jakaś zmiana rosyjskiej mentalności, bo to na pewno pomogłoby tę wojnę również zakończyć? Niestety nie ma w tej kwestii złudzeń, tym bardziej, że społeczeństwo rosyjskie dotychczas popierało generalnie politykę Putina, natomiast wojna na Ukrainie jest im przedstawiona w zupełnie fałszywy sposób i dodatkowo w Rosji w ostatnich dniach zamknięto ostatnie opozycyjne media. Część dziennikarzy związanych z mediami niezależnymi od rządu musiała emigrować albo jeżeli zostali w kraju, zdjąć z internetu swoje materiały po to, żeby nie zostać zamkniętymi w więzieniu czy nie trafić do łagrów. Serwisy społecznościowe, internet został ocenzurowany w Rosji, natomiast oficjalne kanały telewizyjne zależne od rządu muszą nadawać przekaz wyłącznie, to na mocy wręcz rozporządzenia, wyłącznie przekaz pochodzący ze źródeł rządowych. Także dodatkowo administrację lokalną włączono w organizowanie tam akcji poparcia literką Z. Młodzież jest zaangażowana, nawet młodzież szkolna. No z naszej perspektywy, kiedy my znamy prawdę o tej wojnie, wygląda to odrażająco i obrzydliwie. Natomiast przypomnijmy, że propaganda komunistyczna uprawiana w czasach stalinowskich także w naszym państwie również działała. Na czyli nie wierzy pan w zmianę mentalności. Rosjanie są poddani propagandzie, a poza tym Rosjanie mają taką mentalność, że choćby cały świat przeciw nim, to oni choćby mieli klepać biedę, to będą wokół swojej władzy, zagryzać będą zęby i cieszyć się, że komuś dołożyli. Oczywiście gdyby wiedzieli, że Ukraińcy mają pokojowe nastawienie, im jest przedstawiona propaganda, że tam dochodziło do ludobójstwa w Donbasie. Były pokazywane autentyczne zdjęcia ofiar wojny w Donbasie, natomiast było to przedstawione, że po prostu Ukraińcy dokonują tam ludobójstwa, że tam rządzi dyktatura. No tak, ale w XXI wieku można też taka, dowiedzieć się, jak było redaktor, naprawdę. Żeby się dowiedzieć, jak było naprawdę, to trzeba szukać prawdy. Natomiast no właśnie, Rosjanin się nie szuka, tak. Uważa, że tę prawdę dostaje z rządowych mediów i jest to dla niego całkiem wygodne. Panowie, króciutkie wypowiedzi pan na...